Dominik w tym dzisiejszym spotkaniu w zasadzie Odra oddała 3 strzały na bramkę i zamieniła je na 3 gole. Poza tym na dobrą sprawę nie stworzyli sobie jakichś 100% sytuacji. Jak ty byś podsumował to dzisiejsze spotkanie premierowe w Bielsku? No, można gdzieś tam mówić, że gdybyśmy wykorzystali tę sytuację na początku, co miał Matthew, czy ktoś tam jeszcze miał drugą, już nie pamiętam do końca, musiałbym sobie to na chłodno wszystko przeanalizować. Może gdybyśmy strzelili te z tych sytuacji, których mieliśmy, może ten mecz inaczej się ułożył, ale no liczy się końcowy wynik, a końcowy wynik jest nie najlepszy i po prostu no, trzeba powiedzieć banałem, że będziemy wyciągać te wnioski, bo trzeba wyciągnąć te wnioski i spojrzeć w lustro i zapytać, czy każdy dał z siebie w tym meczu 100%. Początek spotkania dobry w wykonaniu Podbeski Dziadzie, w 30 minuty kilka sytuacji sobie stworzyliśmy, ale później jakby czegoś brakowało. Jesteś w stanie powiedzieć, czego brakowało, bo ciężko dzisiaj było przebić tą szczelną, nisko ustawioną obronę gości. Myślę, że trochę ruchliwości za plecy przeciwnika, to jest szukanie tej wolnej przestrzeni, że troszkę jeszcze tego zabrakło. Przede wszystkim też graliśmy za wolno. Każdy za długo trzymał piłkę, nie chcieliśmy się praktycznie ją dzielić i myślę, że tu wynikało, że w tej drugiej połowie, w tej drugiej części, już 65, 90, nie stworzyliśmy sobie tej klarownej sytuacji. Odra stała nisko, mądrze czekała na kontrę i dwie kontry, dajmy na to, wykorzystała. No i na tym polega futbol, że liczy się to, co w sieci. Ty zagrałeś dzisiaj na nowej pozycji, na prawym wahadle. Powiedz, czy już miałeś okazję wcześniej tam jakieś minuty złapać, czy to taki twój totalny debiut i jak się czułeś na tej pozycji? Totalny debiut, no kiedyś na treningach byłem próbowany na tej pozycji jeszcze w poprzedniej rundzie. No, gram tam, gdzie mnie trener wystawi, zawsze próbuję dać siebie 100%, nawet jak coś nie wychodzi, to zawsze próbuję i gram tam po prostu, gdzie mnie trener wystawi. Kibice przed dzisiejszym spotkaniem mobilizowali się mocno na wyjazd do Katowic w przyszłym tygodniu. Wynik na pewno ich dzisiaj do tego nie zachęcił, ale jakbyś mógł w kilku słowach ich zaprosić na to spotkanie przyszłotygodniowe. Generalnie chciałbym przeprosić w moim imieniu i myślę też, że w imieniu drużyny za ten dzisiejszy mecz, bo nie powinno tak to wyglądać. Właśnie u siebie na swoim boisku no, po prostu nie zagraliśmy najlepiej, z czego świadczą te 3 bramki, ale no, chciałbym po prostu zaprosić i obiecujemy, że w meczu z GKS-em Katowice wyjdzie zupełnie nowa drużyna i będziemy walczyć, jak przystało na prawdziwy górali.